Nowy dzień, nowa ja. Dzisiaj mam ochotę na taki bardziej chilloutowy odcinek, sobie pomyślałem. Jest sobota, wczesne popołudnie. Słońce za oknem leniwie świeci. Ja chciałbym sobie może gdzieś pójść na spacer, ale nie pójdę. Postanowiłem ograniczać ilość wychodzenia z domu, bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Więc w ramach odpoczynku zajmiemy się projektem, który spędził u mnie na półce już całkiem sporo czasu. Otóż ci, którzy oglądają mój kanał od dłuższego czasu, dobrze wiedzą, jakim jestem cebulakiem i jak bardzo nie lubię, jak się rzeczy marnują. I w ten sposób, idąc tutaj do jednego z lokalnych sklepów, pewnego dnia po prostu zobaczyłem wystawkę z wielkim kartonem pełnym jakiejś elektroniki. Moją uwagę przykuły pady, które się tam znajdowały, a po bliższej inspekcji okazało się, że są tam również dwie konsole. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja strasznie nie lubię, jak się rzeczy marnują. Dlatego postanowiłem wziąć je do domu, szczególnie dlatego, że już napadał na nie deszcz. Dzisiejsze wideo nie ma praktycznie żadnej większej wartości merytorycznej, poza tym, że postanowiłem, że spróbuję wyczyścić cały ten sprzęt, który tutaj widzicie i w jakiś sposób przywrócić go do życia. I mam nadzieję zrobić z tego taki low-fi vibe, żebyście też sobie odpoczęli, oglądając to. Mam nadzieję, że będą działać, jak je naprawię i wyczyszczę. Thank you.
tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na pewno się podobało, bo dzięki temu udało mi się zyskać dwie naprawdę fajne i sprawne konsole, na które jest mnóstwo ciekawych gier, które leżą na mojej półce i tylko czekają na ogranie. Pochwalcie mi się w komentarzach, czy wam również udało się kiedyś znaleźć jakieś takie nietypowe, ciekawe skarby i udało wam się może je odrestaurować i przywrócić do życia. Dajcie mi też znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich materiałów na tym kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!